Witam serdecznie. Dzisiaj mój pomysł na połączenie drewna z techniką scrapbookingu. Do tego celu wybrałam ramkę, a właściwie jest to taka witrynka, gdyż jest znacznie głębsza od tradycyjnej ramki. Szybkę, aby ułatwić sobie malowanie, oklejam krawędzie taśmą malarską. Ramkę po zewnątrz maluję farbą kredową. W tym wypadku jest to mieszanka dwóch kolorów, czarnego i bieli porcelanowej. Powstała mi grafitowy odcień. Maluję może niezbyt tak dokładnie, a szczególnie krawędzie i boki pudełka. Nie do końca nawet czekam, aż wyschnie i nanoszę kolejną warstwę. Tym razem jest to biała farba, kolor porcelanowy, a więc taki lekko odcień bieli wchodzący jej w szarość. Następnie odkładam moją witrynkę do całkowitego wyschnięcia i nanoszę kolejną warstwę. Tym razem już jest to klasyczna biała farba. Nanoszę taką dosyć grubą jej warstwę. Oczywiście dzięki temu, że jest oklejona, mogę to w miarę szybko, sprawnie również pomalować ją tutaj w okolicach szybki. I po wyschnięciu całość wygładzam, czyszczę papierem ściernym, tym papierem na gąbce. Powstają mi łatwo przetarcia, gdyż farba kredowa, jak wiemy, super nam się ściera. Robi się nam gładziutka, dodatkowo jeszcze ramkę maluję lakierem bezbarwnym, matowym, aby zabezpieczyć, żeby się nam farba nie ścierała. Natomiast na plecach, które są jakby taką bazą mojej dekoracji, przyklejam papier używany do tworzenia kartek, a następnie też z takiego papieru wycinam sobie rameczkę w odcieniach szarości, podobnie jak moja ramka po przetarciach też ma takie odcienie szarości. Dodatkowo wykorzystuję tutaj do mojej kompozycji, jako można powiedzieć bazową, dwie gałązki wyciśnięte z tekturki. A następnie kwiatki, które wcześniej sobie przygotowałam, wycięłam, wymodelowałam. Są to kwiatki z pianki Wamiran. Również te zielone listeczki, gałązki, aby ta kompozycja była żywa i kolorowa. Więc urozmaicam ją właśnie tutaj, takie bardziej jaskrawe listeczki. Wszystko przyklejam na kleju na gorąco. I poszczególne elementy. Dzięki temu, że ta ramka ma w środku około 4 cm tej przestrzeni, więc ta moja kompozycja może być taka stosunkowo wypukła, bardziej przestrzenna. Wykorzystuję też tutaj sporo tak zwanych skrapek z tekturki, element takiej ważki, którą delikatnie podmalowywuję farbą z pentaru w tubie w kolorze białego złota. Te tekturki jak najbardziej można wszystkie malować, oczywiście w miarę oszczędnie, powiedzmy, z wodą. Farby raczej nie takie bardzo wodniste, tylko gęściejsze, czy to gąbeczką, czy pędzelkiem, fajnie się malują, ożywiają nam te dekoracje, jak na przykład ta moja ważka.
i tak poszczególne elementy. Raczej w większości montuję tutaj na kleju na gorąco. Tutaj jeszcze listeczki wycinane z papieru w kolorze zielonym. Część tam elementów ewentualnie na kosteczkach dystansowych, ale w większości jest tutaj użyty klej na gorąco. No i tak oto moja kompozycja nabiera końcowego efektu. Te tekturki ażurkowe dodają takiej przestrzenności, jakby objętości tej mojej kwiatowej kompozycji. Całość będzie za szkłem, więc można powiedzieć, że będzie dosyć praktyczna, nie będzie nam się kurz osadzał. Tą rameczkę możemy zarówno postawić na podpórce, jak i powiesić na ścianie. I tak oto się prezentuje w końcowym efekcie. Teraz jeszcze ostatnie szlify, przeczyszczenie ramki. Gdyż już jak zamontujemy wszystko ostatecznie, oczywiście możemy zawsze zdemontować te plecy, ale wiadomo, żeby miało wszystko estetyczny wygląd, więc musimy to szkło sobie teraz dokładnie wyczyścić. Tu z tyłu są takie blaszki, które doginamy i jakby zamykamy wszystko w środku. Wszystkie produkty użyte w tym filmiku dostępne są na naszej stronie www.drewlandia.com.pl. Zapraszamy również do obserwowania naszego Instagrama. Zapraszamy na kolejne filmy. Dziękujemy serdecznie za uwagę.